Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 1000 IBU, już nawet nie wiem jaki tytuł, już mi brakuje tytułów. Jedną z rzeczy, które najbardziej mnie triggerują, czy jak tak twórczo zostało to przetłumaczone po polsku, rozgoryczają i uruchamiają, jest to, że jest to, kiedy robi się z ludzi idiotów w biały dzień. Tego bardzo nie lubię i to mnie tak mnie uruchamia, że po prostu... Więc praktycznie, ja już chyba nie wiem, czy piąty, czy szósty film na ten temat nagrywam. Na temat tego, że branża spirytusowa znowu próbuje przekonywać nas, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Udowadniać, że to, że Polacy piją piwo zamiast wódki, to jest źle. Czyli jeżeli to jest źle, to co? Dobrze jest, żeby pili wódkę zamiast piwa, tak? No nie róbmy, kurwa, sobie jaj, nie? Tym, co mnie szczególnie striggerowało w tym akurat artykule z jakżeby inaczej portalu spożywczego.pl, chociaż dzisiaj akurat moje ostrze mojej satyry nie będzie wymierzone w portal spożywczy, tam stare jakby zarzuty, że po prostu publikują tak naprawdę notatki prasowe i ani słowa do tego, zero dziennikarstwa w tym, ale to już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Natomiast ostrze mojej satyry, ostrze mojego tutaj rantu będzie wymierzone przede wszystkim w posła Tadeusza Cymańskiego, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo niemiłe rozczarowanie, bo zawsze poseł Cymański był jedynym pisowcem, którego naprawdę lubiłem. Tam już nie ma nikogo innego. Ja wiem, że on nie jest w PiS-ie, tylko w tej Zjednoczonej Prawicy, czyli tam w jakiejś tam Solidarnej Polsce, ale naprawdę poseł Tadeusz Cymański, pewnie za sprawą 10 czy 15 lat temu oglądanych odcinków Kawa na ławę, naprawdę wzbudził moją sympatię. Ja go po prostu polubiłem. Ale to, co on tutaj bzdury, jakie wypowiada w tym artykule, które są cytowane, być może, że coś mu przypisano, nie wiadomo. Ale zakładam, że nie. To po prostu włos się na głowie jesz. Artykuł nazywa się ZPPPS. Rozszyfrujmy ten skrót. Płatni Związek Pracodawców Przemysłu... Polski Przemysł Spirytusowy. Obecny system naliczania akcyzy preferuje piwo. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Obecny system naliczania akcyzy preferuje piwo. I bardzo, kurwa, dobrze. Po to właśnie o to chodzi. Po to, żeśmy to zmienili w latach 90., żeby właśnie ludzie nie pili wódki, która wywołuje duże szkody społeczne, a pili piwo, które wywołuje mniejsze szkody społeczne. I ja się oczywiście zgadzam z argumentami tam poniżej, że piwem też się można upić. Oczywiście, że się można upić, ale jeżeli znam ludzi, którzy, jest czymś oczywistym, że jest sporo konsumentów. Myślę, że idzie to w dziesiątki procentów ogółu społeczeństwa, które spożywa jedno, dwa piwa dziennie i wystarczy, czy na jedno posiedzenie. To nie znam takich, którzy na jedno posiedzenie wypijają jeden kieliszeczek wódki i tyle. To znaczy, ja wiem, że tacy są, ale to są promile, a nie procenty, dziesiątki procent. Ale to taka dygresja, więc moim zdaniem dla każdego jest oczywiste, że lepiej, żeby pić piwo, a nie wódkę. Ale jak widać, poseł Cymański postanowił nam, cytując klasyka, że żadne krzyki, żadne nie przekonają nas, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No i lead tego artykułu jest taki. Obecny system naliczania akcyzy preferuje piwo. To jest dziwne, nie wiem co w tym dziwnego, niesprawiedliwe, chore i niewłaściwe, mówił podczas 28. edycji Forum Gospodarczego Wellconomy w Toruniu wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych Tadeusz Cymański. No i oczywiście po pierwsze jest argument taki, że byłoby więcej pieniążków w budżecie, gdyby podnieść akcyzę na piwo. I najlepszy jest prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Witold Włodarczyk. Tu nie ma mowy o podwyżce akcyzy. Tylko jest mowa o jej ujednoliceniu. Płaćmy wszyscy, jak Pan Bóg przykazał. Podatek od zawartości alkoholu. Pana Boga proszę w to nie mieszać. Po pierwsze. Bo wiemy, co Pan Jezus zrobił z wodą w Kanie Galilejskiej. Więc Pana Boga proszę w to nie mieszać. Po drugie. Oczywiście, że jest to podwyżka akcyzy. Tylko nie globalna, ale na jeden segment rynku.
Czyli komuś ma być gorzej, a nam ma być tak jak było. Czyli ergo nam będzie lepiej. No to już jest tak perfidna i cyniczna wypowiedź, że po prostu ręce opadają. Idźmy dalej. Tutaj niestety poseł Cymański. Konieczne jest uporządkowanie akcyzy na alkohol w sensie czytelności, jasności, uczciwości i wreszcie proporcjonalności. Mówmy o podatkach adekwatnie. Ile masz procent alkoholu w napitku, tyle płacisz. Tak powinno być. Obecny system naliczania akcyzy preferuje piwo. To jest dziwne, niesprawiedliwe, chore i niewłaściwe. Otóż nie jest to w ogóle dziwne. Tak jest w każdym kraju Unii Europejskiej. W każdym kraju Unii Europejskiej akcyza na piwo proporcjonalnie jest niższa niż akcyza na alkohole wysokoprocentowe. Dlaczego? No bo kurwa jest to oczywiste, że lepiej, żeby ludzie pili piwo, niż żeby pili wódkę. I Polska w 1989 roku była krajem wódczanym. Piwa spożywaliśmy zaledwie 30 litrów na głowę. Obecnie jest to niemalże 100 litrów. Wódki natomiast spożywaliśmy 14 litrów na głowę. Teraz jest to poniżej 10 litrów. I tutaj jest ten ból dupy polskiego przemysłu spirytusowego. Że dlaczego oni piją piwo, a nie wódkę? I ktoś wychodzi i mówi, że tak kurwa, mają rację. Powinni Polacy pić wódkę. No przecież ręce opadają. Parlamentarzysta zwrócił uwagę na aspekt zdrowotny. No kurwa, nie wiem. No, pokaż mi, Tadeusz, jak ty to, kurwa, sofistykę, jak ty wytłumaczysz, że picie wódki jest zdrowsze? Jego zdaniem obecne prawo, które traktuje branżę piwną z naciskiem na wielkie koncerny browarnicze, bo tutaj jest, zaraz będzie, że krafty są dobre, w sposób preferencyjny prowadzi do rozpijania społeczeństwa w niekontrolowany sposób. Tanie piwa, niskiej jakości, o dużej zawartości alkoholu są dostępne w dyskontach w cenach nieprzekraczających 2 zł. Pojechałem do dyskontu, żeby sprawdzić, jak się sprawy mają. Otóż, tanie piwo mocne, znalazłem Kustosz mocne. Złoty 99 za puszkę półlitrową, zawartość alkoholu 6%. Chociaż nie, ten Kustosz, to ja się tam pomyliłem, on ma 7 chyba. I poszukałem najtańszej wódki. Najtańsza wódka, parkowa, prawdopodobnie ona ma 38% alkoholu, więc, bo żeby być wódką musi mieć 37,5 co najmniej musi mieć. Kosztuje 17,99. No i tutaj oczywisty sposób, wódka pół litra 18 zł, piwo 2 zł, czyli za 18 zł mamy 9 piw. No i rzeczywiście, jak pomnożymy sobie 38% razy 500 ml, to nam wyjdzie około 200 ml czystego alkoholu, a jak pomnożymy 500 ml razy 9 puszek razy 6%, to nam wyjdzie 260. Ale to nie jest jakaś kolosalna różnica, tak? Ale jest, jest. Natomiast sytuacja się zmienia, kiedy weźmiemy już produkty nie z najniższej półki, tylko powiedzmy produkty te, które się najlepiej sprzedają. Liderów rynku. Bo tak naprawdę ani ten Kustosz, ani ta wódka parkowa to nie jest hit sprzedaży Biedronki, jak sądzę. Więc wódka czysta deluxe kosztuje 19,99 i ma już 40% alkoholu. Natomiast piwo Żubr, lider rynku w Polsce, kosztuje 2,89 w Biedronce. Czyli po przeliczeniu wychodzi nam, że niecałe 7 piw możemy kupić za cenę butelki wódki. Po przeliczeniu tego wychodzi nam, że 500 ml wódki razy 40% daje nam 200 ml czystego alkoholu za 20 zł, a w przypadku piwa mamy 7 piw razy 500 ml razy 6%. Tutaj moje zastrzeżenia są podobne, ale mamy 6%. Daje nam to 210. Jaka tu jest różnica? Żadna, praktycznie żadna. Za 20 zł mamy około 200 ml czystego alkoholu. Więc to jest chochoł, że w ogóle piwa mocne dominują i tak dalej. Piw mocnych prawie już nie ma. Owszem, kiedyś była na to moda w latach 90. Wtedy, kiedy Polacy zaczynali pić piwo zamiast wódki, bo się opylało, tak? Co prawda Space on jeszcze wtedy chyba do podstawówki chodził, ale w latach 90. Ale wtedy rzeczywiście się przeliczało, tak? Że flaszka wódki to tyle, a za to będę miał tyle piw. Ale to się zmieniło. To się zmieniło. Teraz już zostały wychowane całe pokolenia, słuchajcie, to 30 lat minęło, które nie zaczynały od wódki,
Co tutaj generalnie chyba mają o to ból dupy, bo pojawia się w tym artykule, słuchajcie, kuriozalny w ogóle argument. Szczególnie niepokojące są dane dotyczące spożycia wśród młodzieży. Z badania IBRIS, przeprowadzonego pod koniec 2019, wynika, że 8 na 10 Polaków rozpoczyna inicjację alkoholową od piwa lub wina. Co to jest? Coś strasznego. Tylko 2 na 10 zaczyna od wódki. No co to jest? Gdzie tu jest poszanowanie tradycji praojców? Otóż właśnie tu, bo piwo jest bardziej tradycyjne dla polskiego rynku niż wódka, ale pomyślcie, jak ktoś może wyjść i się podpisać pod artykułem, że to źle, że młodzież zaczyna pić alkohol od piwa. Kurwa, no ma od wódki zaczynać czy od spirytusu? W czopkach, kurwa, do odbytniczo. No ja pierdolę, no przecież to jest chory kraj. To są chorzy ludzie, którzy się w ogóle pod czymś takim podpisują, no. Piwem też się człowiek upija, mówi poseł Cymański. Jest pewną utopią twierdzenie, że piwo jest mniej szkodliwe. No jak, kurwa, jest utopią? No jak jest utopią? Przekroczyliśmy spożycie 100 litrów piwa na jednego Polaka. Jeszcze nie widziałem tych danych, żebyśmy przekroczyli, ale rzeczywiście zbliżamy się do tych 100 litrów na głowę. Informacje te potwierdzają dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholu, z których wynika, że najpopularniejszym alkoholem w Polsce jest piwo. I bardzo dobrze. To ono odpowiada za największe spożycie alkoholu w Polsce. I tu jest mistrzostwo po prostu goebbelsowskiej propagandy. Słuchajcie, według danych PARPA statystyczny Polak wypija rocznie prawie 100 litrów piwa. Piwa, nie wiadomo jakiego. Jedynie 3,7 litra napojów spirytusowych, w nawiasie 100% alkoholu. Aha, to piwa wypija 100 litrów, ale napoje alkoholowe to żeśmy przeliczyli, żebyście już łatwiej było, nie? Żebyście już wiedzieli w czystym alkoholu, bo tu jest 100, a tu jest 3,7 tylko. No ale jeżeli przyjmiemy, że średnio to piwo ma 6%, chociaż nie sądzę, bo 6 to już to jest te mocne piwa, tak? Chociaż nie, ten Kustosz, to ja się tam pomyliłem, on ma 7 chyba. Ale ten Żubry ma 6, nie? Więc tu mamy 100 litrów piwa 6%. Jeżeli jest 6% średnio, to co to jest? To mamy 6 litrów czystego alkoholu. A wódki jest 3,7 litra. To 6 do 4 jak wygląda, a 100 do 3,7 jak wygląda. No nie róbmy z ludzi idiotów. Różnica jest tak naprawdę niewielka. To znaczy, jest wielka. Znaczy, ja bym się nie zdziwił, gdyby ten przemysł spirytusowy powiedział, że większy ślad węglowy piwo zostawia, no bo więcej miejsca zajmuje, jak tymi samochodami jedzie. To tak, to prawda. Ale to, że strasznie dużo piwa, a mało wódki pijemy, to jest nieprawda. 6 litrów w piwie, prawie 4 litry w wódce. 3,7. To jest taka straszna różnica? No nie wydaje mi się. Na proponowanych przez nas zmian, i to jest piękne, jak się kurwa kraftowi kraftem zasłaniają. Na proponowanych przez nas zmianach w żadnym stopniu nie stracą producenci piw kraftowych, których cena to około 10 zł. A akcyza wzrosłaby z 25 do 50 groszy. Czyli dla kraftowców też by wzrosła. Dla tych piw nie ma to znaczenia. Ma to znaczenie w przypadku piw tanich, niskiej jakości, o dużej zawartości alkoholu, które kosztują poniżej 2 zł i jeśli te piwa znikną z półki, to będzie dobre dla wszystkich, a na pewno dla zdrowia Polaków, regionalnych wytwórców i budżetu państwa. Nie. To będzie dobre przede wszystkim dla przemysłu spirytusowego, bo ci, którzy piją alkohol tylko po to, żeby się najebać, to wybiorą wódkę za 18 zł, zamiast piwa za, dajmy na to, 3 zł. To jest cała magia tego artykułu. Ja się mogę zgodzić z jednym, że sytuacja, w której piwo kosztuje poniżej 2 zł, jest pewnego rodzaju patologią w sytuacji, do której doprowadziły podatek cukrowy. Bo jeżeli piwo alkoholowe, powiedzmy ten Kustosz, kosztuje 1,99 zł, a Coca-Cola półlitrowa kosztuje 3 zł, a napoje jakieś tam słodzone kosztują 2 z hakiem, a to piwo kosztuje 1,99 zł, to coś jest kurwa trochę nie halo, nie? Ja się z tym zgadzam. Ale wódka też jest za tania. Więc jeżeli już się tak bardzo o to troszczymy, że te proporcje są jakby, no, zachwiane. Słuchajcie, dochodzi do kuriozalnej sytuacji. Piwo alkoholowe tyskie kosztuje 2,99 zł, piwo bezalkoholowe Warka z jakimś tam sokiem
kosztuje 3,49. No gdzie sens, gdzie logika? Znaczy, doszliśmy do tego, co w Czechach było, nie? To, pamiętam te, jak w latach 90., no, czy przełom wieków jeździło się do Czech. W karcie piwo tańsze niż sok, nie? I piwo półlitrowe, a sok 0,2. Tak było. I doszliśmy do tego. Ale to jest wina akurat pisowców, tak? Za podatek cukrowy. Nie mówię, że on nie ma jakichś tam swoich plusów, ale generalnie sytuacja, w której piwo alkoholowe jest tańsze niż piwo bezalkoholowe, jest kuriozum i nie powinno czegoś takiego być. Oczywiście wszystko zależy, jakie piwo. No, to piwo jest jeszcze droższe, nie? A jest bezalkoholowe. Natomiast po raz kolejny branża spirytusowa próbuje lobbować, próbuje robić kurwę z logiki, kłamać, manipulować i do tego jeszcze podpiera się politykami, tutaj Cymański, ale też przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski też się, prawda, tutaj pochylił. Tematem musi zająć się Sejmowa Komisja Rolnictwa i ja, jako jej członek, jestem zdeterminowany, aby doprowadzić do otwartej dyskusji na temat rolniczego aspektu związanego z alkoholami. Jednocześnie należy prowadzić rozmowy z Ministerstwem Finansów, ponieważ to stamtąd musi wyjść inicjatywa. Nie musi. Całkiem zdrowe i normalne jest to, że piwo jest mniej opodatkowane niż wódka. Tak jest na całym niemalże świecie. I to jest korzystne. Zmiana modelu konsumpcji alkoholu, która dokonała się przez ostatnie 30 lat, dla kraju jest korzystna. Dla społeczeństwa jest korzystna. Oczywiście to nie znaczy, że ci, co piją piwo, nigdy się nie upijają, nie robią burt, nie są alkoholikami. Są, piją i robią. Ale w skali całego społeczeństwa przesunięcie ludzi, którzy pili wódkę, na picie piwa jest korzystne. Jest korzystne. Wytwarzanie w młodszych pokoleniach, które dopiero zaczynają inicjację alkoholową, modelu, w którym wypijasz jedno, dwa piwa do meczu, jest lepsze niż zrobienie flaszki ze szwagrem. Tak? Tak. I przykro mi, pośle Cymański, że niestety musiałem zmienić zdanie, bo wysługiwanie się koncernom spirytusowym jest po prostu haniebne. Haniebne. I to jeszcze w taki sposób, który po prostu gwałci logikę i po prostu zaprzecza no wszystkiemu, no. Zdrowemu rozumowi. Natomiast mówię, jest też jakąś patologią, że piwo jest tańsze niż Coca-Cola. I jest to chore. Ale jeżeli podnosić akcyzę, to podnieść równo wszystkim. Tak, żeby proporcje pozostały. Że nadal wódka będzie bardziej opodatkowana niż piwo. I ile wtedy wpłynie do budżetu? Uhuhu! Ale na to oczywiście ZPPPS pewnie by się nie zgodził i nie wykazał takim entuzjazmem, tak? Więc naprawdę, jak bumerang. Praktycznie co roku albo dwa razy do roku wraca ten temat. I ja wiem, na jaki to jest metoda. To jest metoda kropla drąży skałę. Puk, pyk, 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 pyk. No nie, no mają rację. Nie, no mają rację. Byłoby więcej pieniędzy w budżecie. Mają rację. A piwem się też można upić? Nie, no mają rację. Tak, mają rację. Nie, kurwa, nie mają racji. Manipulują danymi, manipulują ludźmi po to, żeby zyskać, tak, osiągnąć partykularne zyski, partykularne interesy. Tylko o to chodzi. Żeby bardziej się opłacało chlać wódę niż piwo. Proszę, niech poseł Cymański wyjdzie i powie: Polacy powinni pić wódkę zamiast piwa. Miejcie jaja. Nie powiecie tego, bo sami wiecie, że to by był absurd. A dokładnie to wynika z tego artykułu. Dokładnie to. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.